Ach, te słówka. Nazywam się Francuska Liderka i bardzo się cieszę, że trafiłaś na ten odcinek. Na moim kanale znajdziesz treści dotyczące języka francuskiego przede wszystkim, ale także stopniowo pojawiać się będą także treści dotyczące nauki języków obcych w ogóle. I tym odcinkiem właśnie otwieram tę nową przestrzeń na tym kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o słownictwie. Jak uczyć się słówek, ucząc się języka obcego. Zaczynamy! Pierwsza zasada: więcej nie znaczy lepiej. Kojarzycie te momenty, kiedy czujemy przypływ energii, motywacji, chęć do działania i mówimy sobie: dzisiaj zrobię sobie porządną lekcję i na przykład opanuję 100 słówek z zakresu kina. Czy 100 to za dużo? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, wróćmy do początku. Dlaczego właściwie uczymy się słówek? No po to, żeby je zapamiętać. A co trzeba zrobić, żeby te słówka zapamiętać? Odpowiednią ilość razy te słówka powtórzyć, najogólniej rzecz ujmując, bo powtarzanie to też jest tak naprawdę temat rzeka. Chodzi tak naprawdę o to, żeby z tym słówkiem spotkać się wiele razy w różnych kontekstach. Czy jeśli dzisiaj po raz pierwszy spotkam się z 100 nowymi słówkami, czy będę w stanie te słówka zapamiętać, to znaczy dostatecznie potem je powtórzyć, wrócić do nich i tak dalej, tak żeby one rzeczywiście zostały w mojej głowie? Teoretycznie jest to możliwe. Ale bądźmy realistami. Nikt z nas teraz nie rzuci wszystkiego, żeby poświęcić się tylko nauce nowego języka. Osobiście wydaje mi się, że taką liczbą czy takim przedziałem, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby pilnować, ups, przekroczyłem limit, to jest między 5 a 20, tak bym powiedziała, czyli ten środek można powiedzieć, że jest takim bezpiecznym, powiedzmy te 10-15 słówek, to jest coś, na co warto poświęcić czas. Druga zasada, różnorodność kontekstu. I to jest właśnie coś, co już się pojawiło przed chwilą, różnorodny kontekst, czyli poznajemy te słówka w różnym kontekście. To jest trochę tak jak w życiu towarzyskim. Poznamy kogoś, jeśli zobaczymy go w różnych sytuacjach. Tak samo jest ze słówkiem. Poznanie danego słowa to jest tak naprawdę poznanie jego znaczenia, a właściwie nawet znaczeń, bo przecież wiele słów ma wiele różnych znaczeń. Podajmy sobie najpierw przykład z naszego języka rodzimego. Zamek to przecież nie tylko budowla, ale także na przykład zamek błyskawiczny, którym zamykamy kurtkę. W języku francuskim mamy na przykład słowo couverture, une couverture, które oznacza zarówno przykrycie, pokrycie, przykrycie w takim szerokim rozumieniu, jak i okładkę książki. Dlatego ta różnorodność kontekstu jest ważna, bo to ona umożliwi nam prawidłowe rozumienie tego słowa, ale także jego stosowanie. Będziemy wiedzieć, że w danym kontekście to słowo nie do końca pracuje, nie do końca pasuje, albo w danym kontekście jest właśnie idealny do zastosowania. I żeby dać Wam taką propozycję, taki mały przepis na to, co możecie zrobić, żeby z danym zakresem słownictwa zapoznać się w taki właśnie kreatywny, różnorodny sposób, taką lekcję można by było przeprowadzić w 3 punktach, 3 etapach i rozłożyć to właśnie na nawet 3 odrębne sesje nauki. Pierwsza, zrobienie sobie listy słówek, na przykład właśnie z tego zakresu kina. 2, znajduj jakiś artykuł w internecie, jakiś filmik na YouTubie, jakiś podcast, który właśnie dotyczy kina. I teraz w zależności od mojego poziomu, albo to będzie artykuł, już jakaś recenzja danego filmu, wywiad z aktorem na przykład, który opowiada o swojej pracy, ale jeśli mój poziom jest niezaawansowany, to sięgam raczej po materiały edukacyjne dedykowane właśnie temu słownictwu kina, czyli przygotowane pod ucznia materiały, treści. I punkt numer 3, moja już praca z tym materiałem, czyli na przykład tworzenie zdań, czy też wypowiedź ustna po prostu, albo też pójście do kina i nazwanie tego, co
widzę, nazwanie tego, co robię, próba tak jakby takiego spontanicznego opisywania sobie sytuacji we własnej głowie. Punkt numer 3. Ważne są odstępy. Istnieje metoda tak zwana spaced repetition, czyli oddalone od siebie powtarzanie, spaced repetition. Tak? I polega to na tym, że moje powtórki są w odpowiednich od siebie odstępach czasu. Te powtórki się wydarzają. Zakręciłam się, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Chodzi o to, żeby stopniowo coraz dłuższe odstępy czasu były między pierwszą, drugą, trzecią i kolejną powtórką, czyli kolejnym tym zetknięciem się ze słownictwem, które przyswajam, którego się uczę, aż do momentu, w którym naprawdę wiem, że znam to słowo. Uniwersalnym zaleceniem jest zrobienie sobie od pierwszego zetknięcia dwu- bądź trzydniowej przerwy, potem wrócić do tego po tygodniu, potem na przykład po dwóch, po miesiącu, po trzech, po pół roku. Nasz mózg, żeby zapamiętać, czyli żeby tak naprawdę to doszło do naszej pamięci długotrwałej, a nie krótkotrwałej, potrzebuje tego wysiłku, potrzebuje tego wydobycia tego słowa, czyli musi już się rozpocząć proces zapominania. Dlatego powtórki na zajutrz od razu niekoniecznie są dobre. Chociaż już ten proces zapominania się zaczyna, to musicie tak naprawdę trochę poznać siebie, ocenić. Jeśli czytam coś tuż przed snem, to najprawdopodobniej rano jeszcze gdzieś tam to będzie bardzo dla mnie świeże, ok? Ale jeśli znacie siebie i wiecie, że jeśli coś przeczytam rano, to następnego dnia rano to już będzie dla mnie wysiłek, żeby sobie odtworzyć to, to jak najbardziej można tą pierwszą powtórkę zrobić sobie kolejnego dnia. Chodzi o to, żeby poznać ten moment, w którym właśnie już to zapominanie się zaczęło, czyli jeszcze coś pamiętam, jeszcze coś kojarzę, ale to nie jest tak, że to jest dla mnie proste i łatwe do przywołania. Punkt numer 4 to kategoryzowanie. To jest coś, co bardzo lubię i to już jest ten etap, bym powiedziała, dalszy. Czyli mam już jakieś słownictwo, z którym chcę się zapoznać i teraz w jakiś kreatywny sposób chciałabym z nim spędzić czas. Czyli mogę na przykład kategoryzować moje słówka. Jeśli są to słówka, jakaś lista, którą stworzyłam słuchając podcastu czy oglądając serial na Netflixie, to mogę te słówka sobie pogrupować pod kątem tego, jaka to jest część mowy, pod kątem tematu na przykład, czy też pod względem na przykład stylu, tak? Czy mamy do czynienia z językiem formalnym, czy też językiem potocznym. Wszystko zależy ode mnie. I punkt numer 5, czyli dalsza kreatywna lekcja, czyli tak naprawdę wszelkie działania, które sprawiają, że skupiamy się na właśnie tym spędzaniu czasu z danym słownictwem. Możemy tworzyć pytania, możemy czytać sobie na głos, tworzyć zdania, szukać tych słówek w artykułach, które czytamy, odmieniać sobie czasowniki, tworzyć zdania z tymi czasownikami, cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie narzucać sobie presji, poznawania, już chcę poznać coś nowego, już wolałabym stworzyć nową listę, a nie po co z każdej strony przerabiać tę jedną listę. A no właśnie dlatego, że lepiej jest i tak naprawdę dopiero wtedy zapamiętujemy coś, jak spędzimy z nim odpowiednią ilość czasu. Takim ogólnym wnioskiem z tego wszystkiego, co powiedziałam, myślę, że jest to, żeby nie narzucać sobie presji uczenia się nie wiadomo ilu słówek dziennie, to raz, a dwa, uczenia się ich w sposób kreatywny i też w ten sposób podchodzenia do powtórek. Robię coś ciekawego, coś, co mnie interesuje i tak naprawdę coś, co jest dla mnie przyjemne. I wtedy jest dużo większa szansa, że te słówka zostaną z Wami na dłużej. Dziękuję Wam za dzisiaj, zachęcam do subskrybowania tego kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Zachęcam do komentowania, podzielcie się też swoimi metodami, podzielcie się tym, co Wy lubicie robić, jak Wy lubicie spędzać czas ze słówkami. Dziękuję, do zobaczenia, a très bientôt. Au revoir.